W poniedziałek Senat i studenci Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach poznają nazwisko nowego rektora. Tych kandydatów jest obecnie dwóch. To jest doktor nauk o zdrowiu Małgorzata Andryszczyk, dotychczasowa dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia, oraz doktor inżynier Marcin Sobotka, to jest pracownik i wykładowca z Wydziału Humanistyczno-Ekonomicznego. Kandydaci, których na początku procesu wyłaniającego nowego rektora było aż pięcioro, muszą przejść przez przysłowiowe sito i to bardzo gęste. Ta procedura wyboru, ona jest w zasadzie dosyć długa, żmudna i trochę inna niż ta, którą znamy chociażby z wyborów samorządowych. U nas rektora, i to najważniejsza rzecz, wybierają tak zwani elektorzy. Czyli elektorzy to są wybrani spośród pracowników uczelni osoby. Z każdego wydziału po dwie osoby plus przedstawiciele pracowników administracji i przedstawiciele studentów. Łącznie tych elektorów jest 13. My tych elektorów, czyli pracownicy uczelni, wybraliśmy już wcześniej, czyli 13 elektorów zostało wybranych na początku. Kandydaci zgłaszali swoje kandydatury do tego, do objęcia funkcji rektora. Te kandydatury zostały opiniowane przez Senat, czyli przez najważniejszą w zasadzie izbę na uczelni, a następnie wskazywani przez Radę Uczelni. To też jest taki organ kilkuosobowy uczelni, w którym są między innymi suwalscy przedsiębiorcy, przedstawiciele tego świata biznesu i pracownicy uczelni i przewodnicząca samorządu studenckiego. Na tym jednak sprawa się nie kończy. Ostatecznie, po tych wszystkich procedurach, o której mówiłem, Rada Uczelni wskazała dwóch kandydatów do objęcia tej funkcji i głosowanie elektorów nastąpi w poniedziałek. Przez ostatnie dwie kadencje rektorem Państwowej Uczelni Zawodowej była dr Marta Kapusta. O trzecią kadencję nie mogła się już ubiegać. Kadencja rektorska trwa 4 lata.